miesiąca, żeby tej wierności dopełnić, odbędzie się, ale odbędzie się w takim trybie szybkim, to znaczy z piątku na sobotę, ja przynajmniej, jak Pan Bóg da, udam się stąd do Olsztyna i po odbyciu pielgrzymki wieczór w nocy będę wracać. Jest możliwe, że w niedzielę mszę świętą odprawię nie o 7:30, tylko później, to jeszcze bym wiernym tutaj powiedział. Także kto by się chciał udać, to żeby wiedzieć, że wyjazd byłby z piątku na sobotę, z sobotę w nocy, msza święta, tak jak to zwykle czynimy, czyli jutro by była rano, w sobotę o 2:00 w nocy po mszy świętej wyjazd i powrót byłby po pielgrzymce, żeby w niedzielę być tutaj. Jeszcze do pielgrzymki tej daj Boże, przyjdzie nam dane pójść, takie jest postrzeżenia. Ktoś tutaj z trzygodnych wiernych, kto zmaga się z decyzją pójścia, znaczy właśnie nie zmaga się, bo zakomunikował nam, że nie idzie w pielgrzymce, podając powód utratę zaufania do kapłana, przybył w ostatnie dni. Przedwczoraj. Akurat był czas obiadu. Ja przynajmniej poszczę na sposób, że pościłem od mięsa i jadłem raz dziennie. Tego się też trzymam przez te dni. W każdym razie ktoś przybył tutaj, trzygodni wierny przybył. I dobrze, że jest. Dobrze jest pościć. Powstrzymać. Także takie spostrzeżenie moje jest, że to nawet trudno by nazwać, że jesteśmy jako dzieci. Jest jakaś przypadłość duszy, taka ślepota, tak jakby być malarzem i nie widzieć rzeczywistości. To co malować? No coś siebie się tam, że to będzie. Coś się w środku mamy. I z winem. Jakaś wielka ociężałość duszy. Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się na Pana Boga. Dobrze jest pościć. A jeszcze też ci godni wierni mogli usłyszeć od miłego gościa, który tutaj nas odwiedzał, że mamy dwóch księży Michała. Nic o tym nie wiem. Nas było dwóch. Że o żadnej schizofrenii, para jakiejś tam swoją nie wiem. Więc jest trudność postrzegania słowa kapłana, który do wiernych mówi tak, jak mówi tutaj od ambony, i kapłana, który będąc jak każdy z nas człowiekiem ma swoje słabości, ze swoimi słabościami i grzechami przychodzi się mierzyć. W związku z tym też ma odpowiedni stosunek do słabości i grzechów bliźni, kiedy przyjdzie się z nimi zmierzyć konkretnie w rzeczywistości. To była kiedyś normalna praktyka, którą w kościele wierni znali, że ksiądz od ambony grzmiał, napominając grzechów.
Natomiast działając w konfesjonale, a to się też przekłada na codzienny stosunek do człowieka, do wiernego, zawsze miał dla wiernego w jakiś sposób zrozumienie jego stanu. Po ludzku. Ludzkiej, Bożej strony, Bożej, ludzkiej. I nikt tego nie określał jako schizofrenia, tylko jako dobro, które jest w katolikach, którego nie mają inni. Więc mamy też dorobek życia, ale i dorobek fałszywej religii. Fałszywej religii. Tak jakby ktoś był malarzem i nie widział, jak się rzeczy wokół dzieją, i malował jakieś stany, które sobie przeżył.